gumeczkę. Inaczej niż zwykle. Ostatnio jak Mania malowała na urodzinowym filmie, to użyła podkładu Estée Lauder o tej lżejszej konsystencji. Powiem wam, że nigdy w życiu nie używałam podkładu z wyższej półki, a tym bardziej tego słynnego Estée Lauder, ale ten efekt mi się tak spodobał wtedy, że ja stwierdziłam, że nie interesuje mnie to, że ten podkład kosztuje 200 zł, ja go kupuję i ja będę tak na co dzień wyglądać. No i tym sposobem go kupiłam. Wydałam 200 zł, użyłam go póki co raz, mam go od 2 dni i nakładając go ten pierwszy raz stwierdzam, że jednak nie potrzebujesz takiego podkładu na co dzień za tyle pieniędzy. Po pierwsze, dużo dłużej się z nim pracuje na twarzy, a po drugie jest mimo wszystko dużo cięższym podkładem i nie podoba mi się ten efekt, że ten podkład jest taki widoczny na twarzy, więc Estée Lauder zostaje na takie typowo już grubsze wyjścia, a ja po tej lekcji życia poszłam do Rossmana i kupiłam 4 plus 5 prawie pełne, bo mam w domu opakowania mojego dotychczasowego podkładu za 15 zł z Eveline. I teraz mogę powiedzieć jednogłośnie, że nie potrzebuję nic innego, że kocham nad wszystko ten podkład, uwielbiam go, nakładam go dosłownie w minutkę, jest praktycznie niewidoczny na twarzy, wygląda po prostu jak druga skóra, więc ja nie potrzebuję jednak podkładu za 200 zł, wystarcza mi za 15 zł, zwłaszcza, że się mamy na co dzień, to nie chcę wiedzieć, ile bym wydawała na kosmetyki, używając właśnie samego podkładu za tyle pieniędzy. I a propos kosmetyków i malowania się, to kupiłam również z Moni polecenia kolejny drogi produkt i drugi w życiu z takiej półki cenowej, puder do twarzy. Jest to puder z Laury i powiem wam, że już samo opakowanie moim zdaniem wygląda tak bogaciej. Zwykłe, w sumie klasyczne, ale nie wiem, jakoś tak, albo po prostu sobie wymawiam, żeby jakoś czuć ten pieniądz w ręce, w tym pudrze. I kolejną rzeczą, którą kupiłam, i w ogóle powiem wam, że dzięki Monice mój makijaż na przestrzeni ostatnich miesięcy po prostu ewoluował. Boże, jakie słowo. Ewoluował. Naprawdę, dzięki Moni ja po prostu wymieniłam wszystkie praktycznie kosmetyki poza tuszem do rzęs. Do tej pory używałam tego samego korektora, tylko w odcieniu dużo, dużo, dużo za jasnym i jakoś tak nigdy nie wiedziałam, dlaczego tutaj tak siwo z pod oczami. Moni mi powiedziała, że po prostu złego odcienia używam, także kazałam kupić inny z tej samej firmy, bo firmę miałam spoko, także sobie kupiłam też korektor i już sobie go tutaj nałożyłam pod oczy, wygląda świetnie, także naprawdę, naprawdę Monia, dzięki tobie mam naprawdę moim zdaniem porządną kosmetyczkę. Teraz trzeba się jej tylko nauczyć używać. Ja się biorę za robienie makijażu, Krystian tam robi śniadanie z diety. Tu chyba jeszcze wam nie mówiłam, ale to ja nawet nie wiem, czy chcę mówić, bo kurczę, tyle razy ja już mówiłam o tym, że wracam na dietę, to już aż wstyd, ale tym razem serio wróciliśmy. Jesteśmy już ponad tydzień na diecie. Świetnie nam idzie, nie mamy jakichś takich ciągotków do jedzenia spoza diety, także wydaje mi się, że w końcu się ogarnęliśmy. Przede wszystkim zmotywowała nas waga, bo się zważyliśmy, że są waga. Widać też i bez wagi, że przytyliśmy, ale jednak jak się zważyliśmy, to nie wiedzieliśmy, że aż tyle. I trochę nas to przeraziło. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, kurczę, jadło się jak się jadło. No tutaj tego podbruda nie było, teraz jest. Ja przytyłam ponad 4 kilo. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc mam motywację, zwłaszcza, że kurczę, co prawda mamy praktycznie luty, ale ani się nie obejrzymy, a wakacje będą, a jednak ta waga tak szybko nie leci. Ja tam wolę sobie zacząć teraz, na spokojnie i faktycznie być zadowolony tak jak w tamtym roku. W tamtym roku w lato się czułam super, więc Krystian robi śniadanie z diety i co? Wam życzę miłego oglądania, nie powiedziałam, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeszcze tak tylko wspomnę, dlaczego w ogóle mnie tu jest tak mało. Ja mam teraz sesję na uczelni. Mam dzień w dzień egzaminy, jakieś zaliczenia, czy to egzaminy ustne, czy pisemne. Generalnie to całymi dniami siedzę z notatkami w ręce, czy z laptopem w ręce i ogarniam i się uczę, żeby po prostu... Oj, soczewka mi się przesunęła. Zaczyna się oficjalna sesja, to dopiero jutro.
a do tej pory miałam takie, wiecie, terminy zerowe, kto studiuje, czy studiował, to wie, o co chodzi. Prawdziwą sesję mam od jutra i jutro zaczyna się dopiero prawdziwy maraton egzaminowy, dlatego my tutaj tak mało skończy się sesja, to obiecuję, że wrócę tutaj znowu z regularnymi filmami, w sensie one są regularne, tylko co tydzień, a jednak wcześniej dodawałam dwa razy w tygodniu, więc postaram się to zmienić. Odpowiadając też na pytanie, bo często się mnie pytacie, co ja w ogóle studiuję. Ekonomię, finanse przedsiębiorstw i jestem na ostatnim roku. Miłego oglądania. Ej, chodź, bo jedzenko. Możesz, masz? Nie no, nie wiem. Puder, bronzer, brwi, rzęsy, rozświetlacz, róż. Zostawić na kuchni, zapisujesz sobie. Nie, no się szybko mówię, przecież wiesz. Tak. Przepięknie. Makijaż zrobiony, nie mam rzęs na lewym oku, ponieważ się stresowałam egzaminem. I siedziałam i tak wyrywałam ze stresu. Także dlatego jestem łysa. Jesz omlecika? Co ty to masz? Nabite czoło w żłobku, nie minęła się ze stołem. Zrobiłam jej spienione mleko jak coś. Właściwie to samą piankę tam ma i sobie wygrzebuje. No pięknie! Miam, miam! Dla nas też już kawa jest. Tu dla mnie, tu dla Krystiana. Pijemy w różnych kubkach, bo w zależności od humoru każdy wybiera sobie taki, jaki chce. I ja mam z mlekiem, a Krystian ma czarną. Dziwny człowiek, nie? Nauczył się kiedyś ze względu na dietę pić czarną kawę i twierdzi, że mu smakuje. Jakoś mu nie wierzę, no ale niech tak będzie. Się dostałam prezent od mojej siostry i szwagra na urodziny i nie rozpakowałam go do tego czasu, bo chciałam wam właśnie pokazać, co tu jest. Poza tym, że słodycze, których teraz nie jem, więc jest to dla mnie zło wcielone, idzie do szafki, to dostałam takie koszyczki i początkowo się zastanawiałam, co ja z nimi zrobię, a w tym momencie mam na nie świetny pomysł, świetny plan. Wykorzystam te koszyczki do łazienki, bo będę chciała tam ogarnąć wszystko w szafkach. I w takich koszyczkach sobie poukładam kosmetyki, których używam tak na co dzień. Czyli wiecie, dzień w dzień, że będzie pod ręką i wszystkie poukładane, a nie wiecie, tak leżące w szufladzie byle jak. Co myślisz? Te kosmetyki chcesz trzymać no, w szafce? Takie miki, co teraz używasz. Nie, nie super. Dostałam sobie paczkę. Bo to są chyba trzy, nie? No, dostałam sobie paczkę od Basic Lab z kosmetykami i tam było połowę do suchej cery, a połowę do takiej bardziej problemowej. I tamtą połowę dałam Krystianowi i używa dzień w dzień. I dostałam też przepiękną świeczuszkę. Patrzcie, go na wygląda cudnie. Pięknie. Dlatego chciałam wam to pokazać, bo biorę się w tym momencie za naukę. I chciałam sobie odpalić tą świeczkę, chciałam wam pokazać. Jejku, piękna jest, ej, aż szkoda jej odpalać, patrz jaka piękna. Faktycznie. Przepiękne jest to szkło, to opakowanie, to szklane. Także ściągamy folikę, odpalamy świeczuszkę, a Krystian z tyłu mi pomaga, bo ja mam sesję, a sprawy firmowe też trzeba ogarnąć i segreguję faktury chyba z tego co wiem, tak? Tak, ogarniam faktury. No więc trzeba wysłać faktury wszystkie do księgowej za poprzedni miesiąc i no, z czasem ciężko, więc mam pomoc. Aha, tego nawet nie chowam. At night, aligns all the shady features and all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts, but I believe in coloring the world. Got a holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right back. Ej, bo ten vlog wygląda jakbyśmy tylko jedli, ale jest już godzina prawie no po 12. My cały czas się... O! Nie, ja mam egzaminy. Nie możesz być chora. Musisz iść do żłobka.
No do ciebie mówię. Ale my calutki ten czas ogarnialiśmy właśnie te wszystkie sprawy uczelniane, Krystian firmowe, coś tam jeszcze robił. Teraz Krystian właśnie szykuje nam to jest drugie śniadanie? Drugie lunch. Śniadanie, lunch, jak zwał, tak zwał. A dla Nadi mamy rosołek, makaronem i marchewką. Także dziecko ma normalne jedzonko. Normalne, my też mamy normalne. No będzie rosołek, wiem. Nadusia, ustalmy jedną rzecz. Rosołkiem karmi mama. Jakie grochy lecą, takie dobre, nie? Pięknie się zakrywał. Idealnie, nie? Super! Kochamy zioła prowansalskie. Wymierzasz, będzie git. A to jest gorące, czy nie? Ja próbuję tak naraz wszystko wziąć razem z cukinią. Spokojnie. Spokojnie. Nie jakoś rewelacyjne, ale spoko. Takie inne niż przeważnie jemy, nie? No. Masz pół? Ty podnosisz. Aha, mogą cię podnieść to odwrotnie, nie? Okej, chodź. Za krótkie. Pomiędzy nauką, a, pracą czekaj, i nauką. Ze mnie. Czemu? Miły przerywnik. Jadę sprzedać Terrorixa. W sensie robiłam prezentację jakiś czas temu. W listopadzie, jak jeszcze były jeszcze jakieś listopad, tak. I teraz się pani zdecydowała z mojej miejscowości, z naszej miejscowości, także mam dosłownie kilometr drogi. Nawet mniej. Więc jadę z przyjacielem do nowej rodzinki. Monika miała deskę, nie? Tak. To wrzucę do auta. Okej. Okay. Ogarnialiśmy wszystkie notatki, część dalsza, w sensie ogarniałam notatki i chciałam wydrukować, okazało się, że się skończył papier, a że mamy dzisiaj niedzielę handlową, to jedziemy do sklepu po pierwsze po papier, a po drugie tak trochę znaleźliśmy sobie pretekst, żeby się od tego wszystkiego oderwać, żeby wyjść i mam nadzieję, że nie wydać trochę pieniędzy. Nasze postanowienie noworoczne jest to, żeby oszczędzać. Do pewnego momentu. Tak, mówiłam. Na cele, na pewno. No tak, no tak, dokładnie. To nie na cały rok, po prostu na wakacje, po prostu. W sumie na tak. Wakacje. No, jedziemy po papier. Ewentualnie jeszcze po pojemniki na prezentację, bo mi brakuje. Bo was nam zasnął w samochodzie, także... Ale jaki humor właśnie widzę. Byliśmy pewni, że już będzie długa noc przez to, ale... Ale wstała od razu, jest okej. Okay. Jak zwykle na kwiatki. Ale widzę, że same malutkie takie. To nie dla nas. Ej, to ładne, to mi się podoba. I to mi się podoba. A jakby takie dwa duże postawić, wiesz? To już wolałbym coś takiego. Człowiek się delikatnie zderzył z rzeczywistością. Papier teraz kosztuje 27 zł. Ostatnio kupowaliśmy po 12 coś. No to znaczy, że dawno kupowaliśmy. No ale nie używaliśmy długo, to prawda. No z takiej scenerii to jeszcze nie nagrywałam. Na pewno nie powstał cały vlog z dzisiejszego dnia, bo... Czekaj, wstanę, bo nie wiadomo co robię. Wyszło na to, że mieliśmy dużo pracy czasochłonnej, więc... Długo siedzieliśmy nad jedną rzeczą, nie było bardzo z sobą nagrywać. Wróciliśmy do domu, to umawiałam kolejne prezentacje, bo teraz jest konkretny szał w związku ze zmianą ceny. I tym sposobem mamy godzinę 20. Nadia powinna od godziny spać, ale spała nam w samochodzie, więc teraz może być problem. Dlatego dopiero jest kąpiel i później Luli. A ja prawdopodobnie będę kontynuować tego vloga jutro. Jadła wiesz z pomidorami. W
takich momentach stwierdzam, że nie mam czasu na bycie youtuberem, bo moje życie jest na tyle nudne i zwyczajne, że co to będzie oglądał? Studia, praca i cały czas o tym gadam, to pokazuję, czy obowiązki przy dziecku. Nic, o, nic ciekawego? No masz, tak. Nic ciekawego się tutaj nie dzieje, żaden przekaz się tutaj nie dzieje. Tak, Nadia ma łyżeczkę w wannie. Po tym jak jadła kolację, weszła do wanny z łyżeczką, a ja jestem niezbyt rygorystyczną mamą i pozwalam jej na takie rzeczy. Nie widzę w tym nic złego, więc niech się papra, niech się bawi. Niam, niam! To moja ręka! Tak szoruje, no. Tak fajnie. Tak fajnie, tak to pazurkami mama tak myje. Tak? Robić dalej? Tu. Fajnie! Witajcie, witajcie, mamy już kolejny dzień. Ja w tym momencie podjechałam pod pocztę, ponieważ mam dużo pieniążków do wpłacenia za termomiksy. Dużo osób płaciło teraz gotówką, także to mam do zrobienia. Za chwileczkę jadę też do mamy z jej nakładką do termomiksa. Jezu, strasznie dużo termomiksa w tym filmie, strasznie was przepraszam. Nie chciałam, żeby to tak wyglądało, ale faktycznie tak będzie, bo mam dzisiaj wieczorem też spotkanie przedstawicieli, więc jadę też za chwileczkę do sklepu. Muszę kupić składniki na coś dobrego do jedzenia. Znalazłam sobie w aplikacji przepis na mini pączki. Strasznie mi się spodobało, bo Krystian sobie zaczął mówić o pączkach i stwierdziłam, że kurczę, to może być fajne. Ale że tłusty czwartek jest dopiero za 2 tygodnie, no to wtedy bardziej pójdę w pączki. A dzisiaj taki przedsmak, czyli będą mini pączusie. Tak to wygląda, więc takie sobie dzisiaj zrobimy. Nie będę ich jeść, jestem na diecie, jesteśmy na diecie, trzymamy się naprawdę w 100%, a teraz lecę na pocztę. Dzień dobry, się tutaj pani powiedziała, że nie byłam nigdy, więc przyszłam po raz kolejny. Dziś będzie więcej. I zakończyła pani wycieczkę. Dokładnie. Pani, weszło tyle ludzi, jakby wysiedli z autobusu jednego. No właśnie, teraz podjeżdżam. I w ogóle się by nie mieścili. O ja! Zaczęli wychodzić niektórzy. Szok po prostu. A ja tak patrzę, nie ma gdzie zaparkować. I tak ja ostatnio sobie myślałam, że tutaj pewnie ruchu nie ma. A tak dzisiaj widzę. To okay. Jest przeróżnie. How can I reach you when you shut me out? While I'm still inside. Było tak strasznie dużo ludzi, że po pierwsze najpierw czekałam z 10 minut, aż pani obsłuży wcześniejszych. Później była moja kolej i też dość długo to trwało, bo jednak miałam troszeczkę tych wpłat. A później pani miała już przerwę, więc musiała zamknąć drzwi, więc żeby nowe osoby nie wchodziły, więc te osoby, które już były w środku, musiały czekać, aż pani obsłuży wszystkich, żeby wszystkich razem nas wypuścić. Oczywiście wyraziliśmy to zgodę, pytała się, czy się nikt nie spieszy i tak dalej, bo wtedy by wstała i nas wypuściła, ale wyraziliśmy zgodę, więc ostatecznie spędziłam 25 minut na poczcie. Jadę teraz na zakupy. You know I love you and I have no doubt. The time. Byłam u mamy i to 4 godziny byłam. Zasiedziałam się, wróciłam z mnóstwem rzeczy, sami popatrzcie. Jajka, marchewki, seler, por. Generalnie to całe zaopatrzenie, jak to od mamy bywa. Tak jak wam mówiłam, będę robić te mini pączki na spotkanie termomiksowe, więc jest już 15, a o 18 mam spotkanie. Biorę się za robienie tych pączków. Chciałam powiedzieć, że może jeszcze nie, żeby były ciepłe, ale chyba je zrobię, żeby mieć już z głowy. Popakuję te wszystkie rzeczy może, żeby tu troszeczkę miejsca było. Krystian już pojechał po malutką do żłobka. Jest godzina 15, więc tak jest dłużej niż zwykle. Ale no właśnie tak mi wszystko zeszło, tata mnie zagadał. Między innymi też zrobiłam tam pączki, bułki wrocławskie. Chleb zrobiłyśmy z mamą. I tak dalej. Przez to też nie mam pojęcia, co będzie z sprzątaniem w szafkach. Chciałam posprzątać w szafkach, w łazience, żeby te wszystkie kosmetyki moje poukładać, jak wam mówiłam, powkładać te koszyki, co dostałam od mojej siostry. Więc tak to mniej więcej wszystko wygląda. Tutaj macie backstage powstawania rolek. Taki mam statyw, garnek i szklankę. I could help you hold your demons down while you drive them out.
pomóc. Kurde, za duże. O, patrz jakie pączury wyszły. Miały być takie mini pączki. A wyszły normalne pączki. Trudno, trzeba się pogodzić z tym, że takie wyjdą. Zjadłby takiego jednego, nie? Nie jednego. Pączki na spotkanie gotowe. Patrzcie, jakie piękne zdjęcie im zrobiłam. Mega. Też to będzie na Instagramie, jakby ktoś chciał, to sobie możecie zobaczyć, jakie tam zdjęcia tworzę, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie wygląda, jak orzeszki troszkę. Hej, 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 nie wiem, który już mamy dzień tego vloga, jest wtorek, więc chyba trzeci już, tak, niedziela, poniedziałek, wtorek. Ja właśnie jadę na uczelnię, na egzamin, tak się stresuję, że ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ja się nigdy nie stresowałam egzaminami, a w tym roku przed każdym jednym mam taką kulę w gardle, taki ścisk w żołądku, że ja nie wiem. Druga sprawa, zapomniałam o tym, że mam wizytę u ortodonty. Miałam o 8.30 wizytę, jest już 9.14, egzamin mam o 10.00. Wczoraj nawet dzwonili do mnie z centrum stomatologicznego i spytali, czy będę, czy potwierdzam wizytę. Ładnie potwierdziłam, przyznaję, czekałam na tą wizytę, bo nawet pytali się już na Instagramie w wiadomościach, czy ta furtka to jest jakiś błąd ortodontyczny, czy jakiś etap leczenia. To jest etap leczenia. Wyciągamy sobie tam trójeczkę i teraz na tej wizycie, co miała być dzisiaj, mieliśmy scalić te zęby. I to miał być już jeden z ostatnich etapów mojego leczenia zębów. I sobie dalej chodzę z tą furtką. Bardzo chciałam jej już nie mieć, więc nie do końca mi odpowiada to, że zapomniałam o tej wizycie. No ale nic, po egzaminie zadzwonię tam do nich i się spytam, kiedy mają najbliższy kolejny termin. Bo nawet mógłbym się przyznać, przecież wiedzą, przecież mają mnie wpisaną w kalendarzu. No a ten vlog tak się już ciągnie, bo słuchajcie, ja właśnie mam cały czas tą sesję, mam bardzo dużo pracy i dlatego teraz, nagrywając ten fragment, mam takie myśli, że to jest bez sensu, że ja w ogóle tego vloga nagrywam, bo ja zawsze, jak ktoś narzeka, że ma dużo roboty, to ja nie narzekam, żebyście nie myśleli, tylko tutaj próbuję się tłumaczyć, dlaczego takie nudne są te vlogi, to zawsze sobie myślę, no to kurczę, nie masz czasu, to nie nagrywaj, nie? Ale nie ma już tydzień vloga i po prostu mam takie poczucie, że ja muszę coś tam do was już powiedzieć, muszę wam powiedzieć, co się u mnie dzieje, pokazać. Nie wiem, kurczę, dlatego właśnie mimo wszystko jest to, co jest, nagrywam to, co nagrywam. Wy też do mnie piszecie wiadomości, nagrywaj cokolwiek, czasami piszecie wiadomość: Aga, nagrywaj, jak siedzisz i pijesz kawę. Przez 15 minut mogę oglądać, jak pijesz kawę. No to prawie tak jest. Czy siedzę przy laptopie, czy przy książkach, czy... Jadę na uczelnię, odezwę się do was po, więc 3, 2, 1... Jestem po i widzicie uśmiech, czyli jest dobrze. Napisałam wszystko, były naprawdę zdania analogiczne jak na zajęciach, więc tak naprawdę tylko inne liczby, bo to był przedmiot, gdzie trzeba było liczyć. Teraz się czuję jak nowonarodzona. Ja! Jeszcze jutro, pojutrze. Wow! Kocham to uczucie, kocham. Jutro rano będzie znowu to samo i w czwartek będzie to samo. Będę szła, będę siedziała, będę się stresowała, ale liczę, że z każdego jednego, tak jak do tej pory, będę wracać uśmiechnięta. Jadę do domu, bo mi się bateria po pierwsze rozładowuje, a po drugie dostałam SMS-a, że kurier przywiózł mi paczkę. Kupiłam sobie sweter z Zary, ale polowałam na sweter z Zary paski już chyba od co najmniej pół roku. To nie jestem taki chyba najsłynniejszy, ale tak czy inaczej paski są teraz modne, albo już, albo wręcz na odwrót, może już pasy, nie wiem, były jeszcze niedawno modne, może na jesień, może wiosnę, już niekoniecznie. Jezu, zimy mamy, jaką wiosnę, więc zamówiłam sobie w końcu. Z tego, co widziałam na zdjęciu, to on jest chyba taki kremowy z bordowymi paskami. Zamówiłam rozmiar S, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest, gadam tyle, a mogłabym po prostu wrócić do domu i wam pokazać. Jest i paczucha z Zary. Otwieramy. Wróciłam do domu, zjedliśmy lunch, wypiłam kawę i w ogóle miałam się pochwalić. Wczoraj na tym spotkaniu nie zjadłam nic. Nie zjadłam nic. Trzymałam się w 100%. Dzisiaj kolejne wyzwanie, bo jadę się ze znajomymi spotkać do Maka. Obiecałam sobie, że zamawiam tylko kawę. Czy ja mówiłam, że zamówiłam sweter z bordowymi paskami? To nie. To jednak nie jest bordowy. To jest albo granatowy, albo czarny.
Trochę szkoda, bo nastawiłam się na Edwarda. Nie wiem czemu, nikt nie było. Pewnie było w opisie, ale nie chciało mi się przeczytać. Spodobał mi się sweter, więc zamówiłam. Już mi się podoba, chociaż go jeszcze nie rozłożyłam. Wzięłam rozmiar S i wiem, że Zara ma specyficzną rozmiarówkę, więc boję się, że będzie za duży. Także 3, 2, 1. Nie. Chyba wydaje się ok. Dobra, to narzucamy na siebie. Mistrzyni przejść, nie? Duży jest. Taki chyba ma być, ale... Ale jest duży. Może troszeczkę oddalę kamerę. Duży jest. Nie wiem, czy to miało tak wyglądać. A z drugiej strony może on ma być taki oversize. Co myślicie? Chyba nie jestem zadowolona. Znaczy wiadomo, mogę odesłać, nie? Jak faktycznie mi się... Jak faktycznie nie jestem zadowolona. Idę się zobaczyć w lustrze. Poszłam, zobaczyłam i zwracam go. Nie podoba mi się, jest za duży. Do tego ten tył tutaj... No nie wiem, co to ma być. Ja myślałam, że to tak będzie tak fajnie układało, ale przez to, że to jest tutaj tak, to tu się wydaje takie szerokie, dziwne, no nie. I tyle by było w temacie. Give it to me, I don't mind.